Witam Was, wagi, witam. I dzisiaj zrobimy czytanie na miesiąc kwiecień, miłosne czytanie. Zobaczymy, co nam karty chcą powiedzieć. Sprawy miłosne w kwietniu dla Was. Także dłuższe czytanie. Wagi, wagi, życie miłosne dla Was w kwietniu. Co tu się będzie działo? Dobra, wagi, jedziemy. Osiem buław. Wagi będą bardzo zapracowane, myślały o pracy, działaniu, akcja, akcja. Zakochanie się mamy tutaj, dwa puchary. Cesarzowa. Niektóre z Was mogą zajść w ciążę, wagi, w kwietniu. Uważajcie, co robicie, bo tu jest jakaś nowa miłość, wagusie. Wow. Także słuchajcie, wagusie, Wy znajdziecie swojego cesarza w kwietniu. Albo eksa, albo kogoś nowego. Tutaj jest nowe zakochanie się w kwietniu. Trochę musicie być cierpliwe. Zaczynanie życia od nowa, kochane. Mamy głupca. Balansowanie. Będziecie mieć dużo spraw. Będziecie zaj... kochane. Słuchajcie, niektóre wagi tutaj będą miały dwóch kandydatów. Dwóch kandydatów, wy możecie, niektóre wagi mogą balansować dwie osoby. Mamy i cesarza, i kochasia zakochanego, albo po prostu to jest ta jedna i ta sama osoba, i wy będziecie szacować, czy wy chcecie być z tą osobą, czy nie, ale widzę wszystko bardzo pozytywnie, bo to jest zaczynanie na nowo. Nowy taki powiew świeżości, jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Ja tutaj widzę was cesarzowa, tu jest was cesarz u góry. Nie wiem, czy wy się z nim kłócicie, ale ja nie widzę tu żadnych kłótni. Ja widzę was tutaj bardzo zajętych, busy, busy. Będziecie spędzać miło czas. Także jest nowe zakochanie się. Odnowienie. Dwie osoby się kochają, to jest miłość. Szacowanie, co dalej? Powoli do przodu, dwa pentakle, balansowanie, wiele spraw. Będziecie zajęte. Dobra, dużo komunikacji. Dlaczego mamy 8 buław na kwiecień dla wag? Wagi będą zajęte, niektóre wagi mogą jechać gdzieś, podróżować, zadowolone z siebie, możecie działać w pracy bardzo ok, bo tu jest no, powiew nowej świeżości. Mamy asa buław wagi. 9 pucharów, zadowolenie, spełnienie życzeń, akcja, działanie, coś się dzieje, może nawet podróże, komunikacja, ambicje, nowe pomysły. Dwa puchary. Kto to jest? Słuchajcie, wy tutaj będziecie zakochane. Dwa puchary, odnowienie znajomości. Tutaj będzie ktoś, kto zaleczy wam serce, może ktoś spod znaku powietrznego, wodnik, bliźniaki, waga. Tu jest nowa miłość i ta nowa miłość wam da szansę na to, żebyście wyleczyły się z tego bólu serca tutaj. To jest coś nowego. Albo odnowienie, albo coś nowego, wagi, dla Was. Cesarzowa. No jest czoło, bardzo tutaj ma... Słuchajcie, po pierwsze to, wagi, Wy będziecie w kwietniu bardzo atrakcyjne, Wy będziecie w energii tej cesarzowej. Tu jest czoło, który pędzi do Was, z którym... Bardzo miłe wiadomości, tylko słuchajcie, uważajcie. Bo wy możecie za bardzo nie ufać tej osobie. Także jest tu ktoś, pędzi do was. I może ktoś tutaj się nawet zastanawia, jak tu was dorwać, wagi. Bo mamy 7 mieczy. Także on tutaj może, ta osoba może kalkulować, jak tutaj was zdobyć. To jest na razie rycerzyk. Tak się zachowuje jak rycerzyk. I również wy możecie mieć problem z zaufaniem tej osobie. Nie wiem, czy to, dla mnie to wychodzi tak, jakby tutaj był ktoś nowy. Ktoś, kto się zachowuje taki trochę zakochany, trochę taki nieodpowiedzialny, trochę taki dzieci, nie to, że dziecinny, ale pędzi, wyznaje wam miłość, ale wy tak do końca tej osobie możecie nie ufać. Muszę dzisiaj umyć włosy. Cesarz. Wy myślicie o cesarzu i macie mieszane uczucia, jeżeli chodzi o tego cesarza, bo macie tutaj opcję, to jest wasz eks. Także ten wasz eks, ja tutaj was jeszcze widzę. On tutaj się pojawia, wy będziecie mieć nowe. Także ja mi się wydaje, że wy tu macie innych kandydatów wagi. Tutaj będą jacyś inni kandydaci, którym wy tak do końca nie będziecie mogli zaufać, ale tu jest odnowienie, tu jest taki powiew świeżości,
jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Wy myślicie dalej o swoim eksie, możecie mieć obsesję na punkcie tego eksa, ale wy będziecie się raczej praktycznie zachowywały realistycznie, jeżeli chodzi o tą osobę. Także wy dużo myślicie może o waszym eksie, o tym cesarzu, waszym cesarzu. Siedem pentakli, co wy tutaj będziecie szacować w tym kwietniu? Będziecie się zastanawiać, co dalej robić. Słuchajcie, tu będą powroty, ale wy możecie być takie trochę zdystansowane, jeżeli chodzi o powroty kogoś do was. Ja was tutaj widzę również bawiących się i tutaj będzie ustabilizowanie sytuacji. Może to jest z tym eksem, może ten eks będzie chciał powrócić do was, wy mu nie ufacie, natomiast wy macie, czujecie do niego pociąg i tak. Wy możecie mieć trochę mieszane uczucia, wy będziecie szacować i bardziej praktycznie podchodzić do tego, czy wracać do tego eksa, czy nie. Dlaczego mamy głupca? Dobra, no ryzyk, fizyk, zobaczymy. Waga jest niezależna, piękna, po kłótniach, chce zacząć na nowo, chce zacząć... Słuchajcie, wagi, większość wag z was wybierze bycie samemu. Wy nie będziecie się ładować w żadne związki. Nawet z tym eksem, cesarzem czy z kimś nowym wytrzymacie wszystkich na dystans, wy jesteście niezależne. Jesteście również, możecie być wkurzone na jakichś facetów. Wy możecie mieć tego takiego wkurzenie. I wiecie co? Wy tak zaczniecie, zaczynam własne życie sama, ja nie potrzebuję tak naprawdę nikogo, idę do przodu, nie boję się ryzykować, zajmuję się sobą, bo jestem cesarzową, nie muszę nikomu ufać. Ten eks jak się pojawi, to wy go tak trochę na dystans będziecie trzymać, mimo tego, że wy macie dalej do niego uczucia i pociąg duży, to wy będziecie bardziej logicznie myśleć i szacować, czy wy dalej chcecie być z tą osobą. Ja tutaj nie widzę wpadania zaraz, robienia jakichś głupot i wpadania. Jest zakochanie się, nowa jakaś osoba, nowa miłość, ale to jest dopiero początek. I ta nowa miłość, to nowe uczucie jakieś, które będzie w was, wam pomoże wyleczyć to złamane serce z przeszłości. Dwa pentakle. No mamy tutaj króla pucharów. Niektóre z was wagi mogą się zadawać ze znakami wodnymi. I tu jest nadzieja, tu jest wyleczenie czegoś powoli, powoli. Tutaj się zbliża do was król pucharów. I to jest osoba, która was kocha. To może być również osoba z podznaku wodnego, ryby, skorpion, rak. To może być ktoś, kto darzy was uczuciem. Nie wiem, czy to jest ten sam eks. To jest osoba możliwe, że za którą kochacie i za którą tęsknicie, albo ta osoba bardzo za wami tęskni i tu będzie również komunikacja z tą osobą. Ta osoba tęskni za wami. Żałują czegoś z przeszłości i darzą was uczuciem, chcą wam dać to uczucie, także tu będzie komunikacja. A wy będziecie powoli, powoli, wy nie będziecie rozrzucać swoich uczuć w te i we w te i nawet wiecie co, wy znajdziecie taką wolność emocjonalną. Wy nie będziecie ładować się uczuciami, o jestem zakochana, zapomniałam wszystkiego. Także wy nie będziecie się zachowywać trochę infantylnie, jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Wy będziecie zrównoważone, wy macie to uczucie, ale powoli, powoli. I wy w ogóle nie będziecie się dzielić tym uczuciem ze wszystkimi dookoła, to na pewno. Nie widzę was zblokowanych, ale nie widzę was rozrzutnych, jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Wy nie będziecie po prostu lecieć za kimś, ja tutaj was nie widzę, to was mają ścigać. Jest ten król, jest tu ktoś, kto za wami tęskni i będzie komunikacja. Ktoś, kto uważa was za cesarzowe. To jest osoba, która naprawdę was darzy szacunkiem. Wy myślicie o eksie. Ja nie wiem, ja już teraz trzech wyliczyłam, także tu jest nowe uczucie, ale wy nie będziecie się rzucać w jakieś nowe związki, to na pewno. Wy wybieracie nawet samotność, wy chcecie pobyć trochę same, wy się zajmujecie sobą, swoimi sprawami, jesteście jeszcze może trochę wkurwione, wkurzone na przeszłość. I ja was tutaj widzę silne w roli cesarzowej, w ogóle wyglądacie jak cesarzowe w tym kwietniu i będziecie się zastanawiać, czy w ogóle dać szansę komuś, czy nie, ale tu jest nowe uczucie, tu jest coś, co was rozweseli. Dobra. Pomyślcie o swojej osobie i zobaczmy, jakie są tej osoby intencje w stosunku do was. Jakie są intencje tej osoby w stosunku do was?
Jakie są intencje waszej osoby w stosunku do was? Zobaczmy może te karty. Zobaczmy, jakie są intencje tej osoby w stosunku do was. Także tu jest coś, tu może być jakaś duża niespodzianka, bo mamy wieżę. Może to jest osoba, z którą się rozeszliście. Może coś się wydarzy, może ta osoba chce was czymś zaskoczyć, ale jakie są intencje tej osoby? Tutaj coś może wyjść na jaw. Zobaczmy, jakie są intencje tej osoby w stosunku do wagi. No, mamy 7 mieczy. Słuchajcie, wasza osoba, ktokolwiek to jest, może wam tutaj narobiła coś nieciekawego. Ona wie, że wy i tej że im nie ufacie. Ta osoba może was bardzo zaskoczyć w miesiącu kwietniu, bo może przyjść i przeprosić was za coś. Ta osoba może przyjść i przeprosić was za coś. Ta osoba może się zachowywać trochę taktycznie, jak tutaj was zdobyć jeszcze raz. Wasza osoba naprawdę uważa, że wy jesteście ich spełnieniem tak naprawdę marzeń i oni wiedzą, że oni muszą albo coś powiedzieć, albo jakoś was zaskoczyć, albo jakoś was potrząsnąć. Im jest bardzo ciężko bez was i oni chcą powrócić do domu. Oni chcą do domu, do was. Tutaj są, tu jest jakaś osoba, która chce do was powrócić. Dlaczego mamy 7 mieczy? Co oni tutaj skombinowali wcześniej? Ta osoba miała trochę chore ambicje, ta osoba może nie, ta osoba chce odnieść z wami sukces i mi się wydaje, że ta osoba chce trochę, jak szachista, trochę pograć, żeby was zdobyć. Oni chcą popłynąć z wami na spokojniejsze wody, ale tutaj tu również mogą być trochę manipulanci. Ta osoba chce zapomnieć o nieprzyjemnych sprawach, ta osoba może emocjonalnie się kiedyś w przeszłości od was odsunęła. Ta osoba się zastanawia również, jak tutaj, ja uważam, jak ta osoba, jak powrócić do was. Ta osoba chce zapomnieć o przyszłości, o tym, co się wydarzyło. Patrzy z nadzieją w przyszłość. Nie chce tych kłótni, nie chce jakichś konfliktów. Chce zaleczyć to zabolałe serce. Ta osoba chce powrócić. Co, dlaczego jest im ciężko? Tu był jakiś konflikt, tu było jakieś zakończenie i oni będą kombinowali, jakby tutaj wrócić do was. Oni chcą zdecydowanie wrócić, oni nie chcą być sami, oni nie chcą być bez was. Oni chcą współpracować razem i boją się, że wy możecie po prostu powiedzieć im nie, ja się nie interesuję wami. Także oni tutaj mogą, tu jest jakiś zawód, oni się czują zawiedzeni, oni się zdecydowanie czują zawiedzeni końcem z wami, tym co się wydarzyło. Także tutaj to jest dla was, które zakończyły kontakt z jakimś człowiekiem. Może czuły się oszukane, a ta osoba również czuje się nie za bardzo, jest im ciężko. Oni by chcieli wrócić i spędzić miło z wami czas. Oni by chcieli, żeby ta atmosfera w ich życiu była bardziej taka lekka i to wy... Jest im ciężko. Bardzo by chcieli współpracować z wami. Nie chcą, może nawet wyjdą wam z ofertą powrotu, żeby wrócić do was, żeby być razem z wami, ale boją się, że wy możecie ich odepchnąć i powiedzieć nie, koniec. Zobaczmy, jaka jest porada dla wagi. Jaka porada jest dla wagi? Co waga ma zrobić? Jaka jest porada dla wagi? Zobaczmy, jaka jest porada dla wag. Na miesiąc kwiecień. Także oni się za dobrze nie czują. Jaka jest porada dla wagi? Znajdziecie w sobie dużo siły wagi. Bardzo dużo komunikacji, nowe oferty idą do was. Wy macie po prostu wisieć na drzewie i się niczym nie przejmować. Słuchajcie. Zajmujcie się swoimi hobby.
Zajmujcie się pracą, tym, co lubicie robić. Także skupcie się na tym. Wy będziecie potrafiły kontrolować swoje emocje. Macie dużo siły do przodu, żeby iść. Tu idzie jakaś nowa oferta w waszym kierunku. Coś nowego, nowy pomysł. Dużo komunikacji, może nowa praca. Dużo komunikacji. A wy macie po prostu sobie rozważać wszystko w tym kwietniu. Może za bardzo nie działać. Może popatrzeć wszystko, może ta oferta, która tutaj idzie, bo tu jest nowy początek, tu ktoś idzie z tym pentaklem do was na ręku. Może wy macie po prostu popatrzeć trochę inaczej i zmienić swoje życiowe spojrzenie i popatrzeć na tą ofertę trochę inaczej, nie tak jak wy byście normalnie patrzały na coś. Także tu może być, zobaczmy co to jest w ogóle. Dobra, nad czym macie pracować? Nad uczuciami i nad kontaktem z tym królem pucharów. Dużo mi tutaj ten znak wodny wychodzi, także wy możecie się zadawać ze znakami wodnymi. Także macie pracować może nad związkiem, nad uczuciami do tego króla pucharów. Wy jesteście magami wagi. Wy się zajmijcie się swoimi hobby. Wy macie dużą moc i możecie wykreować, co chcecie. Nowa miłość. Tu jest nowa miłość, idzie w kwietniu do wagi. Także nowa osoba, odnowienie miłości, nowa miłość. Tutaj ktoś idzie z wami do was, z tym pentaklem po to, żeby po prostu wam zaoferować miłość. Ktoś tu chce was pokochać. A wy? Dużo komunikacji i wy będziecie bardzo takie odważne, królowe buław. Wisielec? Słuchajcie, za nikim macie nie biegać. Tu jest związek. Mamy króla i królową buław, to jest pasjonujący związek. Tu będzie komunikacja, ktoś chce być z wami. To może być ktoś pod znaku ognistego, nie wiem, ale wy macie, może grać trochę niedostępne. Może wy nie macie, wy macie być pasywne, jeżeli chodzi o, jeżeli ktoś będzie was gonił, komunikował się z wami, wy macie być bardziej pasywne. Wy nie macie wychodzić z inicjatywą. Tu ktoś inny ma wyjść do was z inicjatywą. Także słuchajcie, wy się zajmujcie sobą, swoim domem, swoimi hobby, swoimi pasjami. Nie wiem, zróbcie sobie włosy, ja muszę sobie zrobić włosy. Tu jest nowa oferta, wy możecie się komunikować i rozmawiać. To jest dla was osoba, ta osoba, która do was idzie, która się chce z wami komunikować, to jest dla was osoba, która będzie wam pasowała. Ale wy na ten moment, w tym kwietniu, macie być pasywne, nie macie działać, nie macie wychodzić z inicjatywą, rzucać się na coś nowego. Tak? Obserwujcie, kreujcie, bądźcie tymi królowymi buław i zobaczcie, co ta osoba ma do zaoferowania, bo wy również musicie jeszcze trochę powalczyć ze swoim złamanym sercem i z brakiem zaufania. Także wy tutaj spokojnie, na spokojnie wszystko w kwietniu, nie pędźcie nigdzie, nie rzucajcie się w nic jeszcze, obserwujcie tą nową osobę albo osobę, która chce powrócić do was i wam chce coś zaoferować, bo to mogą być powroty, odnowienie znajomości albo po prostu coś nowego. Wy będziecie się fajnie czuć, bo mamy tutaj dwa puchary. Są dwie osoby, które mają uczucia do siebie, ale wy macie go with the flow. Także wagi, takie fajne czytanie na kwiecień. Trzymajcie się, buziaki, pozdrawiam was. Pa, pa.